czyli radio kontynuuje na zmianę. Są jakiekolwiek dowody, że dzisiaj to wychodzi. Pamiętamy, jak bardzo na zmiany. To jest nad ruinami, że po co ekshumacje, wszystko zostało wyjaśnione, wszystko jest w porządku, Polska zdała egzamin, państwo zdało egzamin. No, mieliśmy zapewnienia, wszyscy, którzy próbowali cokolwiek powiedzieć przeciwnego, byli odsądzani od czci i wiary, wyzywani od oszołomów, od przeróżnych. Pamiętamy, to trwało od 2010 roku. Dzisiaj wychodzi to, co wychodzi. No i w zasadzie chyba żal za tym, tak jak za przeproszeniem bolszewicy, że do wspólnego dołu przysypać wapnem, rozpuścić i wtedy nie byłoby problemu. Byłby piękny nagrobek i spokój. I zabetonowana pamięć, zalasowana właśnie palonym wapnem i zapomniana. Nie ma problemu. Wszystko jest niedoskonałe, a Kościół katolicki to jest doskonały. Ja mówiłam, że nie ma idealnego wyjścia. Trzeba wam przestać wierzyć w pogańskie nauki. Dusza nieśmiertelna. Trójca. O tym, że ktoś się dziwi, że ludzie się nie chcą zgodzić na to, żeby szczątki jego bliskiej osoby spoczywały obok szczątków innej osoby, że to jest jakiś wręcz po prostu rasizm czy ksenofobia, no to przyznam się szczerze, że nie jestem w stanie naprawdę zrozumieć kondycji tych ludzi, czy oni mają w sobie jeszcze element homo sapiens, czy to są ludzie jeszcze w ogóle zdolni do myślenia, czy to jest tylko jakiś nagrany bełkot odtwarzany.